Słuchajcie, no my się poznaliśmy mnóstwo lat temu, gdzie chłopcy w wieku 13 lat, 12 lat są bardzo onieśmieleni i to w zasadzie takich dopiero teraz po czasie, już po programie sobie gdzieś tam za kulisami opowiadaliśmy i wspominaliśmy sytuację, kiedy to Gosia z koleżankami mi zachlapały marynarkę, coś tam, są tak jakieś wiadomo psikuzy, natomiast no, ciężko tutaj powiedzieć o koszu, jeśli się ma 12 czy 13 lat. Ale ciepło wspominamy w ogóle te czasy jakichś festiwali, gdzie startowaliśmy wspólnie na jakichś różnych festiwalach. To był fajny, kolorowy czas i miło to wspominamy. I to jest też miłe, że możemy się po tylu latach tutaj spotkać i razem współpracować, powspominać, ale przede wszystkim też współpracować, popracować. Ale ja przepraszam, to zachlapana marynarka to były takie końskie zaloty? Nie wiem, jak to nazwać, czy końskie, bo to jakby z jej strony było. Ja na przykład zwracałem uwagę innym może innym aspektem, bo mianowicie lubiłem smarować klamki pastą do zębów albo jakieś takie różne. Także wiem, że akurat Gosia była w pokoju obok na takim festiwalu, z tego co pamiętam i co wspominaliśmy w Kielcach. I rzeczywiście ta zachlapana marynarka, ja tego nie mogę przeżyć, że miałem białą marynarkę, ale ja tego nie pamiętałem, to Gośka mi się miała przypomnieć. Jak mi przypomniała, to rzeczywiście ja wtedy myślałem, że ona jest, że w ogóle no, nie lubi mnie, ale to były takie właśnie jakieś śmieszne sytuacje. Miło to powspominać i na pewno będziemy mieć i mamy mnóstwo wspomnień, a jeszcze po tym programie tutaj te wspomnienia jeszcze będzie ich więcej. No właśnie wygląda na to, że wasze drogi skrzyżują się jeszcze w takim razie nie raz, skoro po tylu latach tak się, w takiej konfiguracji się spotkaliście, może razem coś stworzycie? No możliwe, jeśli Gosia wyrazi chęć, to myślę, że jest to do zrobienia, no, ale zawodowo, oczywiście, nie?